wywieszony, wystawiony w biurze Rady oraz jest na stronach BIP-u gminy Świeżo. Otrzymali go Państwo, przystępują do głosowania. Magdalena Dębkowska? Jestem za. Mariusz, Feber Mariusz? Jestem za. Gawęcka Wioleta? Jestem za. Kaczmarska Eufemia? Jestem za. Kapłan Waldemar? Za. Kasprzak Jadwiga? Za. Pierścień Urszula? Jestem za. Ligenza Sebastian? Jestem za. Pustelnik Natalia? Jestem za. Grzegorz Rypa? Jestem za. Sowinka Krystian? Za. Sumnik Lilia? Za. Szczęsny Patryk? Jestem za. Szymczyk Jan? Jestem za. Wojciechowski Ryszard? Jestem za. Protokół z czwartej sesji Rady Gminy został przyjęty 15 głosami za, na 15 radnych obecnych na sali. Przystępujemy do podjęcia uchwał. Pierwszą uchwałą jest odwołanie skarbnika gminy Świeżo. Szanowni Państwo radni, w związku z tym, że wyłączną właściwością Rady Gminy należy powołanie i odwołanie skarbnika, a wpłynęła do mnie pisemna rezygnacja, oświadczenie o rezygnacji pana skarbnika Sławomira Drobniaka z funkcji skarbnika, stąd taki projekt uchwały się na dzisiejszej sesji pojawił, mając Państwu tutaj szczegółowe uzasadnienie, że wnoszę o odwołanie. Podjęcie uchwały o odwołaniu pana skarbnika Sławomira Drobniaka i podjęcie uchwały o odwołaniu. Czy mają Państwo jakieś pytania? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania nad uchwałą w sprawie odwołania skarbnika gminy Świeżo. Odwołuje się Sławomira Drobniaka z stanowiska skarbnika gminy Świeżo z dniem 13 lutego 2019 roku. Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, który pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości przysługującej przed odwołaniem. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem przedmiotowej uchwały? Dębkowska Magdalena? Jestem za. Feber Mariusz? Jestem za. Gawęcka Wioleta? Jestem za. Kaczmarska Eufemia? Jestem za. Kapłan Waldemar? Za. Kasprzak Jadwiga? Jestem za. Kwiecień Urszula? Jestem za. Ligenza Sebastian? Jestem za. Pustelnik Natalia? Jestem za. Rypa Grzegorz? Jestem za. Sominka Krystian? Za. Słownik Lidia? Jestem za. Szczęsny Patryk? Za. Szymczyk Jan? Jestem za. Wojciechowski Ryszard? Jestem za. Uchwała w sprawie odwołania skarbnika gminy Świeżo została przyjęta 15 głosami za, na 15 radnych obecnych na sali. Kolejną uchwałą jest uchwała w sprawie powołania skarbnika gminy Świeżo. Powołuje się Romana Kleszczyńskiego na stanowisko skarbnika gminy Świeżo z dniem 14 lutego 2019 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy pan Sławomir Kleszczyński wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. Jeszcze parę słów. Szanowni Państwo radni, również konsekwencją odwołania poprzedniego skarbnika jest uchwała o powołaniu nowego skarbnika. Zgodnie z moim wnioskiem rekomenduję Państwu kandydaturę pana Romana Kleszczyńskiego, doświadczonego wieloletniego skarbnika, który niedawno zakończył swoją pracę w gminie Wolin. Pan Roman jest z nami. Może też parę słów powiem. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Roman Kleszczyński, mam 47 lat, żonaty, dwójka dzieci. Urodziłem się w Międzyzdrojach od początku samego mieszkam w Wolinie i tam pracuję. Związany jestem z samorządem ponad 25 lat. Przeszedłem wszystkie szczeble kariery zawodowej w Urzędzie Miasta w Wolinie i od 2003 roku byłem skarbnikiem gminy Wolin. Nieprzerwanie tą funkcję pełniłem 15 lat. Zostałem odwołany w styczniu tego roku. Zarządzałem budżetem, który w ostatnim roku to był budżet ponad 55 milionów złotych. Przez okres mojego skarbnikowania, mojej pełnienia tej funkcji, wykonaliśmy w gminie Wolin inwestycji na ponad 85 milionów złotych przez ten okres 15 lat. I budżet jakby
Zostawiłem w stanie pełnego rozkwitu z nadwyżką budżetową ponad 4 milionów złotych. Był to budżet nadwyżkowy. Zadłużenie naszej gminy to było ponad 25 milionów złotych. To jest niecałe 40% całego budżetu. Mogę się pochwalić tym, że jako jeden z pierwszych skarbników w województwie dokonałem tak zwanej konsolidacji kredytów, zamieniając ponad 8 linii kredytowych gminy Wolin na obligacje, a to muszę podkreślić, że dopiero to będzie dopuszczone z nowelizacją ustawy o finansach publicznych, która jest w projekcie, gdzie to będzie dopuszczone, natomiast my to przeprowadziliśmy w porozumieniu z RIO, które wyraziło na to zgodę, uzasadniając to tym, że pozyskaliśmy jakby czy oszczędności z tego tytułu zamiany kredytów na obligacje, to było ponad 500 tysięcy złotych w samych odsetkach tylko. W ostatnim roku również działania mojego zespołu pracowników i firmy, która wykonywała nam to na zlecenie, uzyskaliśmy ponad 3,5 miliona złotych VAT-u, które zostały przeznaczone oczywiście na inwestycje. Dziękuję. Czy mam Państwa jakieś pytania? Proszę. Co było powodem odwołania Pana z poprzedniej funkcji? Ja nie otrzymałem informacji od Pani Burmistrz, dlaczego zostałem odwołany. Mogę się tylko domyślać, bo nie było to jakby sformalizowane i sprecyzowane w stosunku do mnie w sposób taki bezpośredni, że była to jakaś tam utrata zaufania. Trudno powiedzieć, jak można tracić zaufanie w przeciągu miesiąca czy półtorej miesiąca pracy. Natomiast takie jakby dochodziły mnie słuchy, że w ten sposób to miało być uzasadnione. Natomiast uzasadnienia ani na sesji, ani od Pani Burmistrz nie usłyszałem. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania są Państwo? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania w sprawie powołania skarbnika gminy Siedlo Pana Romana Kleszyńskiego. Dębkowska Magdalena. Jestem za. Herber Mariusz. Jestem za. Gawęcka Violeta. Jestem za. Kaczmarska Eufemia. Jestem za. Kapłan Władysław. Za. Kasprzek Edwiga. Za. Kwiecień Urszula. Jestem za. Gwiazda Sebastian. Jestem za. Kustelnik Natalia. Jestem za. Rycha Grzegorz. Jestem za. Sownika Krystian. Jestem za. Sudnik Lidia. Jestem za. Szczęsny Patryk. Jestem za. Szczęczyk Jan. Jestem za. Wojciechowski Ryszard. Jestem za. Dziękuję. Uchwała w sprawie powołania nowego skarbnika gminy Świerdło Pana Romana Kleszyńskiego przeszła 15 głosami za, przy 15 radnych obecnych na sali. Liczę oczywiście i proszę o pełną życzliwość w stosunku do mnie, o jakąś taką pomoc, bo ponieważ to Państwo znacie tą gminę, ja jestem jakby osobą nową i chciałbym tą gminę jakby powolutku poznać i z Państwem tutaj również przy pełnej współpracy oczywiście. I proszę o taką karencję, tak jak jest czasami przy braniu kredytu czy obligacji, gdzie jest karencja, prosi się o karencję, bank w spłacie odsetek, czyli nie wpłaca się tych odsetek w pierwszym roku, tylko powiedzmy w roku następnym. Więc proszę Państwa o taką karencję, oczywiście nie roczną czy dwuletnią, tylko jakiś tam króciutki czas na wdrożenie się tutaj z Państwem i poznanie oczywiście każdego z Państwa i całej gminy. Dzięki też pomocy Państwu. Dziękuję jeszcze raz.